Od nietypowego zastępstwa księdza podczas wizyty duszpasterskiej, po księdza, który po domach chodził z włączoną aplikacją Endomondo. Zapraszam Was na drugi już odcinek z serii 10 chorych rzeczy związanych z wizytą księdza po kolędzie. Numer 10. Na początek coś, co idealnie pasuje do tytułu. Podczas tegorocznej kolędy w Tomkowej w powiecie świdnickim księdza proboszcza dopadła choroba, w związku z czym swoje obowiązki oddelegował komuś innemu. I tutaj zaczyna robić się naprawdę dziwnie, albowiem tym kimś była jego kucharka oraz kościelna z parafii. Tak, te dwie kobiety chodziły od drzwi do drzwi, na polecenie księdza święciły domy, ale co najważniejsze, zbierały koperty, bo gdyby nie pieniądze, czy jakikolwiek ksiądz zdecydował dawałby się na tak desperacki krok. Jakby tego było mało, kobiety otwierały koperty przy domownikach, a następnie spisywały, kto i ile włożył do środka. Numer 9. W 2015 roku w Gowarczowie w powiecie koneckim proboszcz miał pobić wikarego, ponieważ ten przyniósł za mało pieniędzy z kolędy. A tak przynajmniej twierdzą mieszkańcy, którzy w kilkaset osób demonstrowali wtedy pod kościołem. Mówią, że wikary nie od wszystkich brał pieniądze, szczególnie kiedy widział, że u kogoś panuje bieda. Niestety ten akt miłosierdzia nie spodobał się proboszczowi, który stwierdził, że w ten sposób wikary go okrada. Mimo zimy, atmosfera była wtedy tak gorąca, że proboszcz musiał opuszczać parafię w asyście policjantów. Numer 8. W 2009 roku 27-letni Piotr z Warszawy zginął w wypadku motocyklowym. Jaki to ma związek z dzisiejszym tematem? Otóż proboszcz z pewnej ursynowskiej parafii odmówił pochowania chłopaka na cmentarzu, ponieważ ten nie przyjął raz księdza po kolędzie. Stwierdził, że w związku z tym powątpiewa on, jakoby chłopak był parafianinem i należał mu się katolicki pochówek. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu w Wągrowcu. Tamtejszy ksiądz odmówił pochówku kilkutygodniowemu dziecku, ponieważ jego rodzice nie przyjmowali kolędy. Tłumaczenia, że pracują za granicą i rzadko bywają w domu, na nic się zdały. Proboszcz dodatkowo zarzucił im, że chłopiec został ochrzczony zbyt późno oraz że nie mają ślubu kościelnego. A kto nie ma ślubu kościelnego, nie jest prawdziwym rodzicem. Numer 7. Tak jak w odcinku o lekarzach mówiłem o oszuście, który podawał się za ginekologa, aby dotykać kobiety w miejscach intymnych, tak i teraz mogę chyba wspomnieć o księdzu, który tak naprawdę księdzem nie był. W 2013 roku w Skierniewicach 35-letni mężczyzna podszywał się pod duchownego, aby w ramach kolędy chodzić po domach i pobierać od wiernych pieniądze. 35-latkowi udało się jednak wyłudzić zaledwie 80 zł, zanim nie zgarnęła go policja. Mężczyźnie za ten czyn groziło 8 lat więzienia. Nieźle, to tak jakby rok za każde 10 zł. Gdzie indziej dostaniecie tak tani nocleg? Numer 6. Pewien ksiądz z Łodzi podczas tegorocznej kolędy odwiedził agencję towarzyską, znajdującą się 100 metrów od kościoła. Na pierwszy rzut oka, czy raczej ucha, temat wydaje się chory, ale kiedy go zgłębicie, gest księdza może okazać się piękny. Ksiądz Michał Masiak, bo tak się nazywa, pochwalił się wszystkim na swoim Facebooku. Twierdzi, że zanim zdecydował się na tę wizytę, modlił się aż 4 miesiące. Kolęda odbyła się wśród różowych ścian i rury do tańca. Jedna z prostytutek na wieść, że Bóg ją kocha i pragnie mieszkać w jej duszy i ciele, nie mogła powstrzymać łez. Numer 5. Pani Zofia z Nowogrodu Bobrzańskiego w 2009 roku żaliła się, że wizyta księdza po kolędzie u niej w domu wyglądała bardziej, jakby odwiedził ją komornik. Początkowo ksiądz nawet nie chciał wchodzić do jej mieszkania. Już ministranci na klatce schodowej szeptali, że do tego domu nie wchodzimy. Ale kiedy kobieta otworzyła drzwi, nie mieli odwrotu. Ksiądz podobno zasugerował im, że małżeństwo zbyt mało płaci na kościół. Choremu mężowi, niezdatnemu do pracy, nawet nie dał dojść do słowa. Po wszystkim wyszedł. Nie pomodlił się, nawet nie poświęcił mieszkania. W tłumaczeniu potem orzekł, że pieniądze nie mają tu nic do rzeczy. Po prostu klimatu do modlitwy nie było. Numer 4. To, co teraz przedstawię, może nie do końca jest chore, ale na pewno nietypowe. Dlatego postanowiłem również o tym tutaj wspomnieć. A mianowicie, parafia świętego Jana Chrzciciela w Grucznie chwali się swoimi dochodami z wizyt duszpasterskich publicznie na Facebooku. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale jeszcze w 2012 roku w jednym z postów mogliśmy przeczytać, ile pieniędzy podczas kolędy otrzymali księża, ile ministranci, czy rekord względem roku poprzedniego został pobity, czy też nie, i tym podobne. Uważacie, że takie jawne sprawozdanie to dobry pomysł? I jaką mamy pewność, że liczby w tym sprawozdaniu na pewno są prawdziwe? Numer 3.
W 2013 roku parafianie z miejscowości Reda nie mogli uwierzyć własnym oczom. W swoich skrzynkach na listy znaleźli deklarację o wysokości datku, jaki mają zamiar ofiarować podczas zbliżającej się kolędy. Innymi słowy, parafia rozesłała do nich druczki, na których mieli wpisać imię, nazwisko, adres oraz dokładną kwotę, jaką oddadzą na kościół. Wypełnione kwitki mieli oddać księdzu razem z kopertą. Pozostaje pytanie, czy co łaska, o wysokości którego trzeba informować, nadal pozostaje co łaska? Bo wyczuwam tu niemałą presję. Numer 2. Informacja z 2015 roku. Ksiądz spod poznańskich kamionek chodzi po kolędzie z włączoną aplikacją Endomondo. Dla niebędących w temacie pozwólcie, że przytoczę definicję z Wikipedii. Endomondo to aplikacja mobilna umożliwiająca monitoring i tutaj uwaga, dokonań sportowych. Aplikacja zapisuje czas treningu, dystans, przebytą trasę oraz intensywność treningu. Następnie wszystkie te dane przelicza na spalone kalorie. Jak się może wydawać, ksiądz ten traktuje wizyty duszpasterskie jak sport, do tego całkiem dochodowy. Jednak nic bardziej mylnego. W tym przypadku robi to dla parafian, którzy na bieżąco mogą sprawdzać trasę księdza i nie wyglądać co chwilę za drzwi, aby spojrzeć, czy już idzie, czy jednak świeczek jeszcze nie zapalać. Należy wziąć jednak pod uwagę, że aplikacja ta może wzbudzać niekontrolowaną zazdrość i niezdrową rywalizację u niektórych parafian. Na przykład widząc, że ksiądz spędził u sąsiadów 10 minut, a od nas chce wychodzić już po 5, może ksiądz zechce skosztować jeszcze flaczków. Żona takie dobre zrobiła. Numer 1. I na koniec kolejny YouTube'owy prank podczas wizyty księdza po kolędzie. Tak jak dowcip, który pokazywałem wam w poprzednim odcinku, był nieco wulgarny i doprowadził do gorączki ministrantów. Tak ten wręcz przeciwnie. Może trochę mdlić, poza tym wprawiać w lekkie zażenowanie. Właściciel kanału Na Zadupiu Natury, jak sam dumnie pisze, troluje księdza, zapraszając go do sekty tzw. pierdian, oferując m.in. liczne orgie seksualne. Sami zresztą zobaczcie i ocencie. Właśnie chciałem księdzu przerwać, bo ja chciałem panu ofertę pracy zaproponować. Chciałem księdza do mojej sekty dołączyć, sekty pierdian. No to co? Na czym to polega? No, że ksiądz będzie nauczał nauk naszego pierda, patrona. Tylko zamiast ministrantów na przykład kobiety by było, bo mamy dużo orgii. Zbawiony pierd zawsze dba o swoich ludzi. Zawsze jak pierdzę, to doznaje oczyszczenia. I tym jajcarskim, jakże śmiesznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja was zapraszam do poprzednich, m.in. 10 lifehacków, które ułatwią wam życie. Część 7. Tradycyjnie, jeśli są tu jacyś nowi widzowie, zapraszam was także do moich innych kanałów, które prowadzę na YouTube. Część znajduje się na ekranie, a część w opisie. Szukajcie, a znajdziecie.